Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się znowu w grze Novalands. I tak na wstępie powiem wam tylko tyle, że wyjątkowo się trochę przygotowałem i sprawdziłem poprzedni odcinek, co tam obiecywałem, co miałem zrobić. I tak jak widzicie, chip elektroniczny ostatni przynosiłem razem z wami w tym odcinku. Wcześniej przyniosłem chyba jeszcze dwa, nazwę przed chwilą. Ale tak, co o tym idzie, możemy odebrać kolejną nagrodę. Tam tu mamy więcej zdrowia, nowy wygląd. Nie, tak nie będę zmieniał i tak. Teraz potrzebujemy 5 tytanów, 5 metali lepszych, 5 lepszych części i 5 jakichś takich żółtych komputerów. Więc z czasem to się zrobi. Tak, jeśli chodzi o resztę rzeczy, to nikt tutaj chyba nic nie ma, poza ewentualnie robakiem, bo nie jestem pewien. Nie, no tylko mówię, że kiedyś urośnie tak, żeby zjeść całą planetę, okej. Okej, tutaj czy coś jest ważnego do powiedzenia? No. Nope. Nic. I mogę oczywiście kupić drzewa gałązkowe albo drzewa jagodowe, ale chwilowo chyba nie są potrzebne, więc mogę się skupić na ważniejszych rzeczach i tak. Nie wiem, czy byliście przy tym, ale teraz ta rakieta tutaj plastil wysyła, nie stal, bo niestety no, kiepsko bywa z tym. I tak, tu nadal produkcja stali, powiedzmy, wygląda tak samo, jak wyglądała. Tak. Tego na razie nie mogę zrobić jeszcze teoretycznie, więc zajmiemy się tym na spokojnie zaraz, bo akurat z tego co się orientuję, mogę to łatwo ogarnąć. Przy czym podkreślam, z tego co się orientuję, bo będąc szczerym, nie pamiętam do końca, jak to wyglądało, ale tak czy inaczej. Mamy tu gdzieś jakiegoś gościa, co ma jakby mackę na głowie, czy coś takiego, który coś od nas chce. Da się jakoś podejrzeć, gdzie on może być, bo już nie pamiętam. Niestety się nie da, więc tutaj jest wyspa, na której tytan robimy, czy on tutaj siedział gdzieś, czy gdzie, bo totalnie nie mam pojęcia, gdzie on może być. Niestety, wygląda na to, że nie odkryjemy. Ale za to, co mogę odkryć, to to, że tutaj trochę tytanu się naprodukowało, w związku z czym go wezmę. Bo jeśli się nie mylę, on był potrzebny do czegoś ważnego. A przecież czegoś ważnego mamy na myśli inne rzeczy, niż tak po prostu to, co wiemy, że jest no, potrzebne, żeby zrobić, czyli do tworzenia potem jakichś takich bardziej zaawansowanych metali i tym podobne. Chodzi bardziej o coś takiego, jakby to najłatwiej nazwać, ponad ten standard taki oczywisty. Ale dobra, mniejsza z tym, bo się już gubię. Chodźmy po prostu na stację kosmiczną, skoro nie mogę gościa tutaj znaleźć, może na stacji on gdzieś będzie. Może? Szczerze, jeśli o to chodzi, nie pamiętam co, gdzie, jak, kiedy, jeśli chodzi o stację kosmiczną. Tam dzisiaj masz? Okej, to jest zarządca i tutaj opcje otwierania nowych sklepów. Ale to nie to chciał. Okej, czyli to ten tutaj, jednak. Najlepsze ceny produkty, bla bla bla. I tak nie masz tutaj alternatywy. Doliczycie reklamówkę? I teraz, czemu miał u niego jakiś jakby wykrzyknik? Nie mam pojęcia. Ale to, o czym mam pojęcie, to właśnie kwestia tego, że tutaj możemy kupić te przepisy na megapiece, elektryczne megapiece i pakowacze. I tak co, to jest to, o czym chciałem powiedzieć ważnego. Pakować. Musimy zdobyć receptę na pakować, co zaraz będzie w naszym zasięgu. A jak osiągniemy, będziemy mogli inne rzeczy robić. I teraz tak. Pole asteroid. Co ciekawe, jest bardzo tanie, żeby zacząć. Czyli kupić skafander kosmiczny, jakieś tutaj są fajne rzeczy, ale chwilowo nie chcę się w to bawić. Głównie dlatego, że właśnie, no, najprościej chcę szybko tylko sobie załatwić przepis na pakowacz. I no, chciałem tylko sprawdzić, czy to był tutaj, czy gdzie indziej. Na szczęście tutaj był. Wracam na naszą planetę, żeby tylko zobaczyć, jak to tam idzie. Ale się tutaj jakoś produkuje. Tu piec i dalej, ale to teraz nieistotne. I co jest istotne, to to, czego potrzebujemy do kompleksowej produkcji 2. W rafineriach przemysłowych. Niedobrze. Kompleksowana część elektroniczna jest na linii montażowej, to ok. I tutaj też w rafineriach niedobrze. Ale dobra, mamy superkomputera, więc możemy to opracować. Będę też tworzyć kolejne wyspy, bo
super klej i ten super przepis na metal, czy super metal, czy ktoś się nazywa, nieistotne. Coś, co bym musiał sobie szybko, chyba nie. Dobra, więc rafinerie są tutaj. Nie będę nic zmieniał, ale zobaczymy przynajmniej, co jest super metal. Last steel, dwa tytany i super clay. Super clay to jest węgiel i czerwona galaretka? A. Mam gdzieś w ogóle produkcję czerwonej galaretki? Jeśli nie, to wypadałoby zacząć ogarniać. I tak. Teoretycznie nie mamy. Okej. Okay. Widzę, że boty tutaj się psują, niestety. Ale tak, będziemy musieli w takim wypadku wynająć tutaj jednego bota. Jeszcze zbieracza. I jednego jakby walczącego, który będzie miał jeden i jeden cel. A właśnie, co oni tu mają? Prędkość. Nie wiem, czy powinni mieć prędkość, czy nie, lepiej... Jak się nazywa? Dać im ten, no... generację zdrowia. Ale tak, na razie powiedzmy, że po prostu stawię ich na prędkości. Bierzemy szybko tego bota. W sumie właśnie regenerację, może jedną przygotuję. Zawsze będzie bezpieczniej w ten sposób. Tak, jak stworzymy tam polowanie na galaretkę? Alta. To będziemy mogli spokojnie... zająć się... powiedzmy, produkcją kleju, powoli. To jest jednak... nie ukrywajmy, prosta rzecz w produkcji. Jeśli chodzi o supermetale, to trochę będzie gorzej, ale... miejmy nadzieję, że sobie poradzą i... teraz tylko szybko logistyka. Transportujesz tutaj... galaretkę. I teraz galaretka, która tutaj zostanie przetransportowana na tę wyspę. Potem trafia na tamtę wyspę. I z niej będziemy teoretycznie produkować już super kleja. Tylko pytanie, czy mam tutaj dostawę wungla? Nope. Wungl tutaj nie przychodzi, co za tym będziemy musieli... pomyśleć trochę o tym wszystkim. I teraz tak. Dwie rafinerie. Za mało paneli słonecznych, dobra, warto wiedzieć. Za tym będziemy musieli postawić kolejny panel słoneczny. Co z tego, że one są darmowe. I tak musimy je stawiać. W limitowanych ilościach. Na razie wiem na tych po prostu tylko i wyłącznie klej. Głównie dlatego, że ten wzmocniony supermetal i tak jest poza naszym zasięgiem. Chociaż, czy na pewno? Klej tu mamy, plastil tu mamy. Jeśli tylko znajdę linię transportującą tytan, to czemu by nie? Możemy coś zrobić. Teraz tak, jak o tym mówimy, muszę znaleźć dobrą wyspę, z której będę transportował węgiel. Chociaż czy zapotrzebowanie na węgiel będzie aż takie duże, nie wiem. Nie tędy mógłbym węgiel transportować. Prawda jest jaka jest. Wielki tak stamtąd przychodzą. A, chyba. Chyba to jest dobry plan. Z czemu nie? A tutaj jak idzie dostawa plastila. Kończyło się. Kurczę, teraz po 10 plastili, aż będziemy musieli sprzedawać. Ale niech i tak będzie. Mamy go trochę. Nie powiem, żeby to było dużo. Ale trochę. Więc jakoś to powinno... wszystko tutaj działa w miarę okej. Okay. Tego co widzę, produkcja kleju jeszcze się nie zaczęła. A to oznacza tylko jedną kwestię. Otóż to taką, że musimy postawić zaawansowane piece. Więcej sztuk. Do produkcji wunglów, bo tak. Nie wiem, czy coś jest innego, co byśmy mogli tutaj zrobić, by polepszyć sytuację.
poza produkcją większej ilości wunuglów. I okej, to jest załatwione. Wie pana, stać już też przy okazji na receptę popakowacza. Zaraz się to sprawdzi. Jednakowoż, zanim to wszystko, to trzeba będzie jeszcze wykombinować najszybszą drogę transportu. Pan. W kierunku oczywiście to zrobiłem. Szybsza i najlepsza droga transportu tytanu będzie tędy chyba. Niestety, chociaż pragnę tego uniknąć, tak nie wzmocniono supermetal. Tytan. Teraz tak, żeby było stąd, możemy wyrzucić to na wyspę piaskową. Z piaskowej możemy to przekazać już chyba bezpośrednio. Tam chyba jest miejsce jeszcze. Jeśli nie jest to dobra trasa, to trudno się mówi. Ale z tego co widzę, jest to prawidłowe. Więc tak. I tutaj też oczywiście robimy transport tytanu. I okej. Skoro to już mamy załatwione, to teraz tak. Mamy wolny jakiś magazynek? A no mamy. Chciałbym odłożyć większość niepotrzebnych mi teraz rzeczy. Skoro mamy teoretyczny nadmiar gotówki delikatny, to możemy pójść tym razem już właśnie zakupić receptę i pobawić się wychodzenie po kosimosie. Więc tak, będzie fajnie, mam nadzieję. Witam. I teraz tak, nie to. Pakowacz. To jest jedyne, czego nam brakuje do potężnej fabryki i stali. Po tym megapiece też będę mógł sam produkować, będzie fajnie, ale to później. Jest jakiś wiertacz, zaawansowana rafineria, linia montażowa. To wszystko z czasem. Na razie nie jest to potrzebne, zamiast tego idziemy kupić sobie skafander. Skafander za 50. Kupujemy i teraz tak, ulepszenie poziomu takiego potrzeba czegoś. Ulepszenie poziomu pierwszego. Jego nie, no. Nie poziomu 0 pierwszego i potem jeszcze jakiegoś. Nie wiem co to będzie, ale idziemy na spacer! Ipi! O, achievement nawet za to jest. Rozpocznij kosmiczny spacer. I co teraz? Statku w skafandrze. Okej, ale co ja tu tak właściwie mam robić? Nie, naprawdę, dobre pytanie. Co ja tu mam robić? Poza tym, że widzę, że mogę zbierać jakieś asteroidy. I co potem z nimi? Okej, przyłączam do siebie. I co mam do tej czarnej dziury? Jakby je zanieść? Tak, do tej czarnej dziury, okej. Okej, fajnie, taki trochę inny tryb, ale podobie mnie się. Będę naprawdę z wami szczery, podobie mnie się. Więc tak. Fajnie, że coś takiego tutaj dali. Będziemy mogli się bawić teraz w takie rzeczy. Odpocząć od tradycyjnej roboty na planecie. To jest fajna sprawa. Zaraz jak tu jesteśmy, rozbijemy całą asteroidę, przyłączajmy co się da i potem dopiero to pociągnijmy. I zaczyna się już alarm, więc teoretycznie bezpiecznie będzie się podłączyć. Tak. Niestety tym razem całej asteroidy raczej nie będziemy w stanie ogarnąć. Ale może przynajmniej trochę będziemy w stanie jeszcze ze sobą wziąć tych kamyczków, zanim będziemy musieli chyba po prostu uciec na reseta. O nie. Koniec misji za... Nie było tak źle. I okej, tych rzeczy, które tam uzbierałem, widzę, nie mam przy sobie. Pan jakby od razu się tutaj chyba gromadzą gdzieś. Tylko te tutaj rubiny czy jakoś tak mogę chyba sobie wziąć, więc idziemy. Runda druga. Ja też nie wiem jak to działa, to może szybciej sobie poradzimy. Tak, na razie chyba głównym celem będzie zbieranie tych kamieni asteroidowych. Jakie robocze teraz będę nazywał. A kiedy już je uzbieramy, to w sumie co będzie następnym krokiem, nie mam pojęcia.
Poza tym, że na pewno rubiny możemy łatwo tutaj produkować, więc... Ja, jeśli trzeba będzie kiedyś rubinów, to przynajmniej wiem, gdzie znaleźć szybko. I okej. Wracajcie tutaj, kamienie, wracajcie. Dziękuję. Czy szybko ucieka? Cały czas szybciej uciekać, mam więcej tych jakby głazów do siebie podłączonych, czy nie? Okej, odpowiedź brzmi niestety nie. Zawsze tak szybko będzie uciekać. Ale co? Nadal zdążymy jeszcze najmniej z jedną, może dwie asteroidy otworzyć, więc tak. Jest dobrze. Jest bardzo, nawet bym powiedział, dobrze. To nie dlatego, że rubiny udało mi się zebrać. Nie, chodzi o te głazy. Z tego, co się orientuję, to naprawdę niewiele nam tych głazów brakuje do odniesienia sukcesu. I dobra, pewnie nie zdążę. O! Dałem radę powrócić. Może ten koniec misji nie jest związany z tym, jak mi powietrza brakuje, tylko z czymś innym? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, niestety się skończyło. Ale, bo to jest ważne, mamy. Mamy to. Ulepszenie poziomu 0, zasięg oksygenatora, silnik pole widzenia. A, okej. Okay. Kupię wszystko, bo czemu nie? Z czasem będę próbował jeszcze dalej. Próbować? Ale to na razie powiedzmy, że na tym skończymy chwilowo zabawę właśnie w... Jak się nazywa? W kosmos. I zobaczmy, co my tutaj dalej mamy, się dochodzi. Za 1000 będziemy mogli chyba kolejne sklepy otwierać, tak. Fajnie. I teraz tak, jeśli chodzi o tego dziada, to... Zobaczę szybko tylko, ile muszę mieć, żeby... jakby to powiedzieć... Zmienić jakieś właśnie inne tutaj fajne przepisy. I tak, niszczarka budynków, zbiera wszystkie budynki na wyspie. Fajne. A im potrzebne. Nie, czym mówiąc, teraz 1000 na coin tytuł kupca. Jest coś wielkiego, potrzebnego na ten moment. Nope. Ale wolę to już mieć, niż nie mieć. Więc tak, a to będzie w produkcji? A, pakować. Plastil. Po prostu plastil. Muszę to odblokować. Muszę odblokować to, że plastil jest niepotrzebny już. Zanim to zrobimy... Jestem głupi, nie zauważyłem, że to wymaga 2 punktów, a mieliśmy 2 punkty. No cóż, trudno się mówi. W takim wypadku, po prostu, jeśli jeszcze gdzieś mamy jakieś zapasy plastila, co niestety trochę wątpię, to bym po prostu właśnie sobie go sam teraz szybko zabrał i byłby spokój. I w ogóle, tak, jest oddawany plastil, ale... cały jest od razu wykorzystywany na sprzedaż. Tak czy inaczej... Mam jednego, udało się zdobyć i teraz stworzę pakiety zasobów. A co za tym idzie, jak będziemy mieć pakiety zasobów, to... Teoretycznie... O, potrzebuję ilu pakowaczy? 2. Ojojoj. Ale tak, teoretycznie... Lada moment będziemy mogli pakować już to, co trzeba, żeby robić szybko stal. Bo tak, paczki miedzi już mamy. Teraz jeszcze tylko paczki żelaza. Co nie będzie totalnie żadnym problemem, bo to tylko kwestia tego, żebym odebrał plastila. Ale odebranie plastila to tylko kwestia tego, żebym w dobrym momencie poszedł tam i zrobił joink. Mamy tyle fabryk tego plastila, że zawsze. Ale to zawsze któraś z nich będzie miała akurat sztabki. Swoją drogą będę mógł zdobyć te większe jeszcze fabryki, tam potem to jeszcze przyspieszać. Definitywnie lada moment co zrobimy. Jeśli nie w tym odcinku, to w następnym. Albo ja to ogarnę pomiędzy odcinkami. A zależy, jak mi się będzie chciało. Ale tak, pakowanie żelaza. Później chyba zrobię jeszcze kilka pakowaczy.
definitywnie więcej będzie przydatne. A teraz jeśli chodzi o kraby tutaj, czy mamy wszystkie? Tak, mamy max krabów. Okej, czyli po prostu złoto jest powoli produkowane przez te kraby chyba. A nawet jeśli nie powoli, tylko po prostu nikt tego nie zbiera. A nie, jest zaraz eksportowane tutaj, dobra. Dobra, jest okej, jest dobrze. Jest git. I teraz tak, wyłączmy na chwilę. Wysyłanie rakiet. Jak mówię, nie ma teraz niczego takiego niezwykle cennego. W sumie właśnie, jak już o tym mowa, nie ma nic niezwykle cennego, tu wyłączymy rakiety. Mamy 9 plastila do wykorzystania. No teraz dostawmy dodatkowe pakowacze. Czemu by nie w sumie? Co najbardziej trzeba pakować? Ja widzę, że żelazo i ten. Albo? Lepszym pomysłem po prostu będzie to, żeby przerobić magazyny na magazyny tych zapakowanych tych i no, trzeba będzie niczego pakować chwilowo. A z drugiej strony wiem, co też można zrobić, żeby potem jak to się nazywał? Było dobrze tutaj. Żebyśmy nie marnowali plastila na ten. To wszystko. Pakiety stali. Oto moje rozwiązanie. Mamy trochę stali w zapasie. To ile trzeba stali na jedną wysyłkę? 5. Okej. Okej. Jeśli to mądrze rozegrać, wydaje mi się, że byśmy byli w stanie to ogarnąć. A, jak produkcja stali tam ruszy znowu pełną parą na tym mega piecu. Tak, jeśli tutaj to się da zrobić szybko, to powinno być okej. Tak, ale też nie sprawdzam. Ja wiem, czy da się w ogóle jakoś je odpakować. Niestety z tego co widzę, to się nie da, więc... To jest właśnie ta moja obawa największa. Chociaż... Czy ja muszę się tego obawiać? Szczególnie bym powiedział. Pytanie bym naprawdę tylko w jeden mądry sposób. Jedno z pytań w sumie, które mam głównie. Czy na pewno chcę to zrobić? Pakować postawię. I ilość stosu wyjściowego. Jeśli by się dało... Nie da się 5. Dobra. Zrobimy to w ten sposób, że tutaj po prostu będą te stale zapakowane w liczbie sztuk 50. Resztę będziemy tam gdzieś wysyłać. W sumie, czy stali mi jest do czegokolwiek jeszcze potrzebna? Też jest dobre pytanie w sumie. Tak, jest do plastilu i tam dalej. Ale poza tym to do niczego. Okej. Tylko tutaj jeden pakowacz. Pakujemy stal. Żeby ją sprzedawać tutaj. Tylko... Nie mamy tu produkcji kartonów. Jest to wielki problem. Z tego co pamiętam, to nie. Trzeba to wymaga to trochę plastila, ale niech będzie. Produkujecie kartony. A jak brakuje prądu, to oczywiście, że postawię panele słoneczne, bo co innego. Niektórzy mogą naprawdę się dziwić, czy to jest tak ciągle na tych panelach chcę jechać. Ale prawda jest prosta. Po prostu nie uważam, żeby konieczne było używanie innych źródeł. Panele słoneczne mamy za darmo.
i dostarczają może nie najwięcej, ale w moim odczuciu wystarczająco po prostu tego, no, energii. Przy okazji Super Metal, widzicie, już się produkuje. CA. Tak, wezmę klej, wezmę ten Super Metal. Jak to już mamy, możemy badać nowe rzeczy, odkrywać wszechświaty i tak dalej. A tak na poważnie, co? Po prostu dwie nowe wyspy. Fajnie. Tak, nawet nie widziałem ogólnie też jakby coś pokroju... Jak to nie... Czy słów mi brakuje? No... No ten, tamten, to, no, to, tamto, no... No, jak to się nazywa? No budynek, ale nie taki zwykły, to są te... Raczej się wchodzi tam w RPG-ach, żeby bić się z potworami, na końcu jest boss, tam są skarby... Dungeon. Tak, dungeon. Znaczy mówiąc loch. Tak. Chyba nie rozumiem. Tam są jakieś te jakby... Tutaj meduza, a tutaj... Skorpion? Wszystko po kolei? Chyba nie rozumiem. Tylko to się zgadza, okej. Nic się dalej nie zgadza. Raczej spróbuję skorpiona znowu. Kilka? Nie pamiętam, co to miało być. Nic się nie zgadza. Znaczy... Dwie się zgadzają, teoretycznie. Zakładając, że nie może być powtórek. Bo chyba na razie tak mogę założyć, to... A spróbujmy w ten sposób. Okej, to spróbujmy tutaj muchę. Skorpiona. Raba? Udało mi się chyba. Tak, chcę wejść. To dalej. To co za jakiś sruwająca ryba. I tak, faktycznie się udało, dostałem... Teraz achievement, to że się zaprzyjaźniłem. Szczerze, nie wiem, czy gdzieś można było znaleźć odpowiedź tej zagadki, czy coś, ale dobra. Tajemniczy, że czerwony owoc w niewielką ilość pasywnego leczenia dla ciebie. O, mam regenerację. I możemy być rybą. Okej. Okay. Tak to się udało, to teraz pora wejść jeszcze raz, żeby spróbować walkę. Nie to, żebym chciał. Nie to, że wierzę, że to się uda, ale... Próbować może. W końcu mam gun. Okej. Na razie wydaje się być dużo prostszym oponentem niż ten kameleon cały? Okej, co też zauważyłem? To dobrze w sumie, że zauważyłem. Musimy usunąć szybko rośliny te z wodą, bo on co jakiś czas je używa do samo uzdrawiania się. Więc tak, im szybciej się ich pozbędziemy, tym lepiej. Ale podoba mi się. Proste naprawdę, jeśli chodzi o mechaniki i o wszystko. Ale podoba mi się. I okej, okay, roślinki wodne się odnawiają co jakiś czas, więc... No, trzeba być ostrożnym pod tym względem. Tak, te duże bąble widzę, że są bardzo wredne.
Ale damy radę? W szczególności, że... Nie wydaje mi się, żeby boss miał za dużo hapeków jeszcze. Raczej już, a nie jeszcze. Mhm, damy radę. Jest definitywnie łatwiejszy od Kamelona. W szczególności, że tutaj teraz zauważyłem, że w sumie zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, o moim bocie. I tak, wiem, że miałem automatyczne używanie tych, brakuje mi słów. Okej, jest odznaka za to. Mam, że miałem nozo. Ten, automatyczne używanie apteczek, ale tak. A jest, po prostu i tak się udało i teraz ostatnia wyspa, którą dzisiaj odkryliśmy, którą chcę zobaczyć, jest tutaj. O. Co ciekawe, nie wydaje się, żeby... Cokolwiek to było. Dzikie muchy. Mieliśmy gdzieś questant, żeby 5 tych much przynieść do muzeum. Pamiętam, w której to była sekwencja bezpośrednio w muzeum, ale wiem, że to było, więc trzeba to znaleźć, przynieść. Trzeba. Nie może nie. Muszę. Muszę złapać te muchy. Ten przycisk, tutaj to, tak, czego potrzebujesz, Behemothium, czego się nazywało. Przyniosę ci co, ale to nie w tym epizodzie, który swoją drogą też będziemy zaraz kończyć. Więc tak... Tak naprawdę mówiąc, to... Tak szczerze, całkowicie... To by było na tyle. Ja w wolnej chwili jeszcze sobie zobaczę... Czy nie zobaczę, tylko ten, złapię te... Brakujące jakby... Jak to się nazywa? No, brakujące... No, muchy? Tak? To chciałem powiedzieć? Tak, chyba to. Tak, jak to zrobię, to... Spotkamy się po prostu w następnym odcinku, jak będziemy je oddawać, to już nie jest nam potrzebne. I pytanie teraz, co jest potrzebne do następnych researchy? Zaawansowany chip da się zrobić, bo ten metal łatwo osiągnąć. 20 Behemothium, więcej tego, i tutaj baterie z Behemothium, odgniwa, elektrownia Behemothium... Nie powiedziałbym, żeby to były moje priorytetowe rzeczy, ale co ja tam będę narzekał. Jak będzie, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie i tyle w temacie. A na ten moment powiedziałbym, że to już by było tyle. I tak... Dalej się tutaj powoli produkuje. Jak się produkuje, ile tam trzeba, ile tam chce. I tak, no... Czy tego chcemy, czy nie? Niestety wygląda na to, że zbliżamy się ku końcowi już przygody z Novalands. Jak mówiłem, to na tyle. Trzymajcie się i hej, hej.